Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 6 kwietnia 2023 roku. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Ja się nazywam Janusz Tomczak, należę do grupy SWC Polska.team.pl. Na dole tutaj na tej fiszce powitalnej macie Państwo mój numer telefonu. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, problemy, proszę dzwonić. Oczywiście również na naszych sieciach, na społecznościowych, mam tu na myśli Skype'a i Jamformi, nasza grupa Skyward Community. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o technologii transportu strunowego. No, parę rzeczy się, muszę Państwu powiedzieć, wydarzyło, bo dostaliśmy tutaj zarówno list taki dosyć poważny od naszego dyrektora Eugenia Kudraszowa, o który Państwu odczytam, i również dotarła do nas też taka informacja o tym, jak powinniśmy my się wypowiadać na temat naszego inwestowania, naszych udziałów w Skyward Community i w transporcie strunowym, także to wszystko w dalszej części. Natomiast zaczniemy tradycyjnie. Powiem o sobie kilka słów i przejdziemy później do technologii. Następnie pokażę Państwu możliwość zostania uczestnikiem naszego programu, takiego już w 100% zaangażowanego. Oczywiście do naszej firmy możecie się Państwo wszyscy zapisać bezpłatnie. Natomiast jeżeli chcecie być takim 100% udziałowcą, a jednocześnie współwłaścicielem tej technologii, to zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym finansowaniu naszej technologii. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Rok 1990-2023, własna działalność gospodarcza, 2002-2007, ukończone studia wyższe, kierunek marketing ze specjalnością zarządzaniem zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym udziałowcem Skyward Community. Rok 2018-2019 jest to czas, kiedy jako polska grupa Team.pl odbyliśmy szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Trwało ono ponad 14 miesięcy, w tym byliśmy kilka razy na wyjazdach zagranicznych. Mieliśmy też bardzo dużo tych szkoleń przeprowadzanych online. Były to takie panele dwudniowe, sobota, niedziela. Natomiast zakończyło się to wszystko w maju 2019 roku w Dubaju. Mieliśmy tam wtedy okazję być na powstającym centrum innowacyjnym w Szardży. Przywitał nas sam nasz twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki, i zapoznał nas z przyszłością tego, co będzie się działo na terenach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Anatolij Junicki, drodzy Państwo, to jest ten tutaj szanowny pan, który jest naukowcą, wynalazcą ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii, chemii, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. To są projekty, które będziemy robić, mam nadzieję, wspólnie pomagać w finansowaniu tych technologii, ale to już po uruchomieniu transportu strunowego, a także szeregu projektów transportowych, infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki rozpoczął swoją naukę i karierę zawodową na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, natomiast praktykę zawodową prowadził w stacji kosmicznej Bajkonur. To jest taki odpowiedni rosyjski albo radziecki tego, co mamy amerykańskiego NASA. Jest założycielem grupy spółek UST, generalnej projektem Junicki Strange Technologies INC. I oto nasz twórca naszej technologii, pan Junicki. I dzięki niemu, żeśmy się tutaj dzisiaj wszyscy, drodzy Państwo, znaleźli.
gdzie mamy możliwość wspomożenia poprzez naszą pracę, informacje i nasze zaangażowanie, aby ta technologia transportowo infrastrukturalna ujrzało światło dzienne i żebyśmy mogli tą technologię, którą wspieramy, żeby ona mogła być zaimplementowana do całego świata. Mamy tutaj, widzicie Państwo, taki znaczek U, to jest z angielskiego od litery J, z pierwszej litery nazwiska naszego twórcy. Nasza filozofia UST to przede wszystkim, mówimy tutaj o transporcie, więc transport ma być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Proszę Państwa, my jesteśmy przede wszystkim ekologicznym transportem i w tym kierunku podążają wszelkie prace z tym związane. Moce naszej UST, jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmującej cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, między innymi takich jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatoliego Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to dzisiaj jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST. Realizuje je specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. My tych biur mamy, drodzy Państwo, ponad 80. One są zlokalizowane przede wszystkim na Białorusi, w naszych biurach w Mińsku i tam nasi inżynierowie w ponad tych 80 biurach wykonują przenajróżniejsze prace z dziedziny właśnie budowy naszych pojazdów, jak również związanych z budową jazd linearnych, o których będę mówił za chwilę. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i osób obsługę posprzedażową. Tu dwa słowa wyjaśnienia. Drodzy Państwo, w każdym projekcie komercyjnym, w którym będziemy uczestniczyć po zakończeniu tego 15 etapu, gdy wyjdziemy już na rynki zewnętrzne, nasza firma będzie miała możliwość udziału około 20% w każdym projekcie. Te 20% będzie przeznaczone do tego, aby mieć na rozwój firmy, na utrzymanie naszych pracowników, biur, ale również, drodzy Państwo, na szkolenie naszych przyszłych kart, które będą obsługiwać wszystkie te nasze trasy, które będą na wszystkich rynkach i kontynentach na całym świecie. W tych 20% w momencie, kiedy firma uzyska dochód netto, będziemy mieć możliwość również otrzymania dywidendy dla udziałowców firmy. Czyli mówię tutaj konkretnie o nas wszystkich, którzy zainwestowali w technologię transportu strunowego. Dalej, proszę Państwa, mamy testowanie i certyfikację. Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest jedno miejsce i drugie w Europie, w Marina Horce, to jest na terenie Białorusi, około 80 km na południowy wschód od stolicy Białorusi, Mińska. Byłem tam trzykrotnie, widziałem, proszę Państwa, i czekam na kolejny tak zwany ekofestiwal, który ma się odbyć
Być może będzie okazja, żebyście mieli tam możliwość dojechania z Polski. To jest około tam 600 kilometrów, to nie jest jakoś tam mocno daleko. Można dojechać transportem prywatnym, autobusami, jak również samolotem. I żebyście to jeszcze przed uruchomieniem tej naszej technologii na cały świat, żebyście to zobaczyli, bo zupełnie inne podejście jest wtedy każdego inwestora, każdego człowieka, który po prostu styknie się z tą technologią, jak to zobaczy na własne oczy. Dalej. Nasze ośrodki, te testowania to jest IFT, SV Stardation Certification. Świadczy on o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład który wchodzą iPod, nawierzchnia torowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. To jest to, o czym mówiłem Państwu wcześniej, że przyszły klient, który będzie zainteresowany naszą technologią, uzyskał od nas kompleksową obsługę. Nasz transport pasażerski to jest unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmiast. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również metropolii, które będą tworzone. Ja na pod koniec naszego spotkania przekażę Państwu taką informację na temat przyszłych naszych tras w okolicach Leningradu. I drodzy Państwo, przeznaczony jest do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnioną siecią wieżowców. To są właśnie te podpory, drodzy Państwo. Widzicie tutaj te nasze wieże i nasz transport na drugim stopniu, którym jest ponadprzeciętne bezpieczeństwo, ponieważ nie mamy możliwości tam kolizji z pojazdami, ze zwierzętami, etc. Nasz transport pasażerski jest uzupełniony, proszę Państwa, jeszcze o transport towarowy, w skład którego wchodzą Unitras U400, to jest taki taśmociąg do przewozu materiałów sypkich, przede wszystkim tam w jakiejś tam kopalni, jak również jest transportowany w dokach portowych. Unikont U4199201 do przewozu kontenerów o tej większej ładowności, mniejszej. Unitrak U431 do przewozu materiałów płynnych, niebezpiecznych, zamkniętych, łatwo psujących się. I Unitrak U471 do przewozu materiałów sypkich, bezpośrednio może być przewożony z miejsca wydobywania. No i nasze pojazdy, proszę Państwa, pasażerskie. Będę się starał unikać słowa osobowe, bo ja tego słowa nie lubię, bo my jesteśmy ludźmi. Osoba to jest twór sztuczny, drodzy Państwo, więc nasze pojazdy pasażerskie, mamy ich 7 rodzajów, z możliwością rozbudowy też tych naszych pojazdów o system modułowy. Od najmniejszego Univida U4651. Miałem go okazję widzieć w roku 2019 na ekofestiwalu właśnie w Malinachorce. Do najszybszego pojazdu, drodzy Państwo, jaki w tej chwili będziemy oferować naszym przyszłym partnerom, Uflasha U4362. Natomiast pojazdy Unibus U4210 mają możliwość rozbudowy modułowej, jak również Unibus U4220 również taką możliwość mają do rozbudowy tej hybrydowej. Scharakteryzuję Państwu teraz kilka tych naszych pojazdów w takim skrócie, żebyście wiedzieli mniej więcej, jakie mają parametry, jakie mają możliwości. No więc zaczniemy od najmniejszego Univida. Miałem okazję go również widzieć w Malinachorce w roku 2019. Ciekawostką jest to, że ten pojazd, drodzy Państwo, on się poruszał po takiej linie, tej naszej strunie grubości takiego męskiego palca, można powiedzieć. Także to jest niesamowita technologia. To jest pojazd lekki, on jest przeznaczony właśnie do tego, aby
Był traktowany jak nasza taka taksówka osobowa albo nasz pojazd prywatny. Będzie miał też zastosowanie w takich parkach rozrywki, jakichś tam parkach krajobrazowych, jak również w takich regionach o trudnym ukształtowaniu terenu. Jego pojemność pasażerska, i tu jest bardzo ładne słowo, to są dwóch pasażerów, natomiast ma możliwość rozbudowy jeszcze tej modułowej, tak zwanego sprężenia, ale w tej wersji pojedynczej jego możliwości przewozowe to jest do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. I tu zawsze powtarzam, i drodzy Państwo, żebyście to wiedzieli, przy wybudowanej infrastrukturze, więc to musi być wybudowana infrastruktura, te nasze drogi strunowe, aby te pojazdy mogły się poruszać w takiej konfiguracji i w takim natężeniu. Natomiast jeżeli dołączymy mu tą możliwość, że dołożymy mu poprzez to sprężenie kolejne pojazdy, to mniej więcej wygląda coś takiego, to te właściwości jego jezdne i przewozowe wzrastają, bo takich pojazdów może być nawet 7. I wtedy zdolność przewozowa w obie strony pasażerów jest nawet do 3,5 tysiąca na godzinę. W obie strony. Porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. I to jest bardzo ważna informacja dla Państwa. Dalej, Unibike. To jest, proszę Państwa, pojazd, który był pokazywany pierwszy raz, gdzie była pokazywana nasza technologia w roku 2016 na targach Inotrans. To są targi takie branżowe dotyczące kolejnictwa, drogownictwa. One się odbywają cyklicznie co 2 lata w Berlinie. Byliśmy tam z tym pojazdem w 2016 roku. On jest również, pojemność ma dwupasażerską, może przewozić od 700 do 20 do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony, ale on ma jeszcze taką ciekawostkę, drodzy Państwo, bo on ma tam wbudowaną u siebie taką jednostkę sportowo-rekreacyjną. To jest coś na zasadzie takiego rowerku treningowego. I ten, jak ja pamiętam, na jednym naszym spotkaniu, bodajże to było pod Krakowem. Zaraz sobie przypomnę tą miejscowość, proszę mi wybaczyć. Była tam konferencja nasza i jak był jeden z przedstawicieli firmy, opowiadał, że w przyszłości może ten pojazd być wykorzystany do tego, że w czasie jazdy tym pojazdem możemy sobie po prostu trenując, czyli kręcąc tym rowerkiem, tak, ale to oczywiście nogami, nawet sobie taką energię nakręcić, że będziemy mieć opłacony przejazd za bilet. No, tak opowiadał, przyjmujemy to jako dobrą monetę. Ja wierzę, że takie możliwości będą. Natomiast on też ma możliwość sprężenia. O, już mi się przypomniała ta miejscowość. To była Wieliczka, drodzy Państwo. Wtedy byliśmy tam na konferencji. Byłem tam również z moją małżonką i z moim partnerem w naszym biznesie, panem Romanem Trzaskowskim. On również był z małżonką. Był to taki ciekawy wyjazd, bo to była taka fajna nasza wyprawa dwudniowa. Byliśmy na konferencji, jednocześnie mieliśmy możliwość spotkania tam dużo inwestorów z Polski. Byli też przedstawiciele firmy, jak również była to taka wymiana zdań, poglądów. I organizowała to wtedy nasza dyrektor regionalna Natalia Fujtak. Był tam również, byli nasi duzi liderzy. Także, drodzy Państwo, ja zawsze, jak są takie możliwości, że możecie gdzieś jechać i macie to czas i środki na to, to jedźcie na takie spotkania, bo one rozwijają, kształtują później pogląd, a także poprzez naszą taką pracę i wyjazdy rośnie nasza taka wiara w ten sukces tej firmy, drodzy Państwo, i w nasz projekt, więc gorąco zalecam. Wracamy do tematu. Takich pojazdów można sprężyć do 7 i wtedy możliwości przewozowe są do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Też porusza się z prędkością do 150 km na godzinę. I pojazd Unibus, jest on przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej, występuje w różnych wersjach, podwieszenie lub nadwieszenia, dwuszynowy lub czteroszynowy. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane specyfiką i wymaganiami klienta. Może być używany jako pojedynczy pojazd, na przykład samochód lub autobus, oraz jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów.
Widzieliście Państwo, jak mówiłem Wam na początku, że on może być również rozbudowany o taką wersję hybrydową. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę, dodatkowo wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów. Posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. Ja tu chciałem dwa zdania na temat tego pojazdu powiedzieć, bo ja miałem okazję jechać nim trzykrotnie, drodzy Państwo. Wiem, że tu niewielu jest w tej chwili z nami partnerów czy gości, którzy mieli okazję, ale jest mój przyjaciel tutaj z biznesu, Krzysztof Dawidio. Krzysiu, pozdrawiam Cię serdecznie, z którym byliśmy razem w roku 2019 na festiwalu Eko i również miał okazję jechać tym pojazdem w roku 2019 razem. Więc my wiemy, jakie są odczucia. W międzyczasie te wszystkie tory i nasze pojazdy były dodatkowo jeszcze zmodyfikowane, także proszę Państwa, no chcę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę przyszłościowy transport dla naszych, ja mówię dla nas, dla naszych dzieci, wnucząt, bo z tego transportu będzie korzystała bardzo duża liczba pasażerów na całym świecie. To jest szacowane, że nawet 50% transportu światowego będzie korzystało z transportu strunowego. Dalej, ten pojazd może być, drodzy Państwo, od 10 nawet do 80 pasażerów, to właśnie w zależności od konfiguracji, jaki będzie zrobiony. Przewozi od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, natomiast możemy mu również dodać sprężenie i tych pojazdów może być od 3 do 7. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Także to już jest widoczna konkurencja na przykład do metra. Pojazd Unicar to jest taki stylowy i wygodny pojazd elektryczny zaprojektowany, aby uwolnić ulice miast od korków. On ma być, drodzy Państwo, tak wykorzystywany, jak są te autobusy, trolejbusy, tramwaje takie wielogabarytowe albo pociągi miejskie. No, jeździ z prędkością do 150 km na godzinę, może być dla 6 pasażerów, to wtedy tutaj jest takie odcięcie, widzicie Państwo, to jest wtedy 6-pasażerski pojazd. I możliwości jego przewozowe są do 1500 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast ma też możliwość sprężenia. Może być znowu do 7, tak? I jego wtedy właściwości przewozowe wzrastają kilka razy, bo proszę Państwa, może nawet przewieźć 7000 pasażerów na godzinę w obie strony. I tu chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo 150 km na godzinę w ruchu miejskim, to sobie wyobraźcie to, biorąc polskie drogi, ja mam na myśli autostrady, które należą poza Niemcami, bo w Niemczech nie ma ograniczeń na pewnych odcinkach prędkości, ale nasze autostrady pomimo tego w Polsce, drodzy Państwo, mają prędkość dopuszczalną jedną z największych w Europie, bo mamy 160 km na godzinę. Natomiast ten pojazd w mieście się może poruszać z prędkością 150 km, a to właśnie daje to, te możliwości, że on jest na drugim poziomie i nie jest związany z tym ruchem takim przyziemnym. No i drodzy Państwo, nad tym pojazdem zawsze jak go widzę, to mam taki uśmiech w sercu, bo miałem okazję go widzieć, dotknąć, powąchać, co mówią, przytulić się z tym pojazdem nawet. Miało to miejsce w Marina Horce, wtedy byłem na ekofestiwalu, ten pojazd był wystawiony. Widziałem go również w Berlinie. Natomiast wtedy miałem okazję, drodzy Państwo, nawet siedzieć w nim w środku. Właśnie między innymi jest tutaj, pozdrawiam Krzysztofa po raz drugi. Zrobiliśmy sobie kilka fotek. Na tym ekofestiwalu też spotkaliśmy wielu naszych przyjaciół, z którym kończyliśmy te szkolenie dla ambasadorów. Była tam taka para z Białorusi. I z nimi również tam w środku, drodzy Państwo, robiliście sobie zdjęcie. A ten pojazd jest naprawdę zrobiony jak takie najbardziej wypasione, luksusowe auto, takie topowe, typu tam można porównać do Maserati, do Ferrari, bo to tak trzeba to przyjąć i on ma również takie osiągi, no, drodzy Państwo. No, pojazd, który może po konstrukcji stalowej na stalowych kołach osiągnąć prędkość nawet do 600 km na godzinę.
A wszystko związane jest z tym, że on ma wspaniałe te opływowe kształty. Drodzy Państwo, wiecie, że na to, żeby uzyskać dobre osiągi, to te kształty muszą być naprawdę opływowe. I my mamy jeszcze jedną zaletę, które nie mają pojazdy tradycyjne, bo my nie mamy tak zwanego przyziemia, więc tego oporu jeszcze, po którym toczą się koła po drogach tradycyjnych. Udało się naszym inżynierom uzyskać wprost genialny współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,06. To się wiąże z umaspektami. Z tym, że ten pojazd nasz po prostu się ślizga przez te powietrze, można powiedzieć. A druga sprawa jest taka, że pomimo takich prędkości on naprawdę spala bardzo niedużo paliwa czy energii, bo tam w porównaniu na jednego pasażera to tam wychodzi, drodzy Państwo, szklanka na 100 km. A biorąc za przeciwwagę, możemy tutaj powiedzieć o takim aucie na przykład sportowym. Tutaj mamy na myśli, nasi konstruktorzy dali do porównania Porsche 997 i jego współczynnik oporu powietrza wynosi 0,28, czyli to już jest jeden stopień po przecinku, natomiast my mamy aż dwa, drodzy Państwo, więc przepaść jest ogromna. No i pojazdy towarowe. Tu zaczniemy od Unitraka. On jest wyposażony w takie zawieszenie dwuszynowe lub czteroszynowe. Ten model charakteryzuje się odważnymi rozwiązaniami projektowymi, wybitnym wyglądem wizualnym oraz wysoką funkcjonalnością. Ja chciałem Państwu jeszcze nadmienić, że wszystkie te nasze pojazdy to są niezależne pojazdy. One mają wszystkie wbudowane oczywiście taki system, że mogą być tak zaprogramowane, że przy wybudowanej infrastrukturze ten pojazd może nawet jechać 10 tysięcy kilometrów bezpośrednio do klienta. Opracowany jest na bazie miejskiego unibusu pasażerskiego, zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. Przeznaczony jest do przewozu towarów płynnych, dużych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Unitrak jest, proszę Państwa, pojazdem, który bezpiecznie porusza się po tym naszym systemie szyn i można go, jak to mówią kolokwialnie, wypuszczać w dość krótkim odstępie czasowym od jednego pojazdu do drugiego. Jedzie z prędkością do 150 km na godzinę. Pojazd towarowy, jak chcę Państwu zaznaczyć, pojazd towarowy 150 km na godzinę, a jego możliwości przewozowe to są nawet do 100 milionów ton. Też miałem okazję widzieć ten pojazd w Alinach Orce w roku 2019 i 2018 na naszym torze testowym. No i kolejny pojazd, którym mam nadzieję zawojujemy rynki światowe. Pojazd, który został zrobiony i gdzie my wchodziliśmy do naszej firmy, to jeszcze go nie było nawet w planach. On dopiero został skonstruowany, wymyślony w momencie, jak żeśmy weszli na rynki arabskie. To jest pojazd Unicon, przeznaczony do przewozu kontenerów, drodzy Państwo. Może jechać z prędkością do 120 km na godzinę. I teraz, czy Wy sobie wyobrażacie ten ruch tych samochodów ciężarowych, żeby one z taką prędkością się poruszały po naszych drogach, autostradach, to jest a wykonalne, drodzy Państwo. Natomiast u nas może to iść nawet 24 godziny na dobę. Oczywiście mówię zawsze i podkreślam przy wybudowanej infrastrukturze. Właściwości przewozowe nawet do 5 milionów ton rocznie. No i Unitrans to jest ten system taśmociągu towarowego. Jego prędkość przewozowa to jest do 36 km na godzinę. Może przewieźć nawet do 100 milionów ton rocznie. Pozwala na szybką i niedrogą realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Możemy to robić bezpośrednio, drodzy Państwo, nawet z kopalni uroków, czy tam gdzieś na dokach portowych, żeby ten załadunek szedł szybciej. No i kolejny system, którym ja jestem zachwycony, proszę Państwa, myślę, że wielu z Was, ponieważ sam pomysł w sobie jest genialny.
To jest ten port morski. Nasz system portu morskiego, bez potrzeby wybudowania tych całych doków, drodzy Państwo, na zasadzie takich platform, z którymi możemy wyjść nawet od 5 do 10 kilometrów od wybrzeża i na głębokości nawet do 25 metrów, że wiecie Państwo, tam te wszystkie te największe ciężarowce, kontenerowce sobie spokojnie dopłyną. I to jest tak skonstruowany system, że niezależnie od topografii terenu, drodzy Państwo, my możemy z takim transportem wyjść, mówiłem wcześniej, na te głębokości i to bez konieczności budowy portów. Ja tu nieraz Państwu pokazuję, ale jeszcze dzisiaj raz pokażę. Weźcie Państwo sobie ten półwysep. To są na przykład Indie i tam są dwa takie porty. Można powiedzieć, że prawie po przeciwnej stronie. Proszę zobaczyć, jak ta logistyka wygląda. Albo tak. Albo tak, albo tak, lub tak. I to jest wszystko. To się tutaj blokuje, kotłuje. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że my możemy z tym naszym transportem wyjść, że zrobimy kilka takich dodatkowych połączeń, drodzy Państwo, z naszym systemem morskim. Zupełnie inaczej ta logistyka i transport towarowy będzie wyglądał. Zapraszam bardzo do naszych biur osobistych. Tam w zakładce dla partnerów zobaczycie Państwo takie sobie nawet filmy. One są w tej konstrukcji komputerowej, ale tak realnie oddające możliwości tego, co może się wydarzyć w przyszłości. I miasta linearne. To jest projekt, który my robimy w symbiozie albo współistniejący do transportu strunowego, ponieważ te miasta linearne to są takie, coś można powiedzieć, drodzy Państwo, na zasadzie miast polis tych greckich, jak to było kiedyś w starożytności, to są samowystarczalne osiedla, takie miejskie typu klasztorowego. One mają być harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Głównie na terenach takich trudnodostępnych, pustynnych, zalewowych, o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Zobaczcie Państwo, że każde takie miasto będzie samowystarczalne, natomiast transport między tymi miastami, czy stałym lądem na przykład, będzie odbywał się za pomocą transportu strunowego. Na to między innymi w roku 1998 i 2002 pan Junicki otrzymał dwa granty z ONZ-u, aby mógł tą technologię pokazać i przyszłość tych miejsc, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do najważniejszej rzeczy, żebyście zobaczyli, jak wygląda nasza struna, bo my mówimy tutaj o transporcie strunowym. Bez względu na to, jaka będzie konfiguracja, czy to będzie podwieszany, nadwieszany, drodzy Państwo, czy to będzie eskapada lekka, półsztywna, wszędzie będzie wyglądało to podobnie. Czyli mamy zamknięty korpus stalowy, pręty stalowe naprężone, zespawane, otulone w specjalnym betonie, którego zadaniem jest wypełnienie tam i przede wszystkim konserwacja, izolacja tych strun. Ten beton też jest bardzo specjalny, bo jest opatentowany właśnie przez pana Junickiego i naszą grupę inżynierów. On może pracować w skrajnych warunkach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Natomiast charakterystyką tych naszych strun jest to, że one nie mają delatacji, drodzy Państwo. Więc nie ma czegoś takiego, że jak jedziecie zwykłym pociągiem czy tramwajem, to będziecie słyszeć takie czu, czu, czu. Tego nie ma. U nas jeździ się płynnie. Zawsze jest nakładka stalowa, widzicie Państwo tutaj, po której toczą się stalowe koła naszych pojazdów. No i tutaj mamy różne rodzaje tych naszych szyn. Widzicie Państwo kratownicę albo eskapadę, jak tam ktoś, bo też taka nazwa chodzi i bez względu, czy to będzie w takiej konfiguracji, czy w takiej, widzicie, że jest zamknięty korpus i mamy ten beton, nasze struny i to wszystko jest, drodzy Państwo, przeznaczone do, tutaj w przypadku eskapady, to możemy robić to zarówno na górnym, jak i na dolnym poziomie. Dodatkową zaletą tej naszej eskapady jest również to, że można ją wykorzystać dodatkowo do poprowadzenia tam prądu, wody i światłowodu, takich tych mediów podstawowych,
gdzie ta dostępność później do tych urządzeń jest dużo łatwiejsza i też dużo tańsza, jak zakopywanie tego w grunt. Po tej eskapadzie będą się poruszały te pojazdy towarowe, ten pojazd, co jeździ z prędkością nawet do 600 km na godzinę, jak również te lżejsze. Natomiast tu mamy konstrukcję półsztywną. Widzicie Państwo tutaj przykład wykorzystania mostu podwieszanego. I zobaczcie, ile tu trzeba w taką konstrukcję wykonać pracy tutaj takiej budowlanej. Ja akurat tam 22 lata prowadziłem firmy budowlane, to z tymi betonami miałem nieraz do czynienia, również z tymi sprężonymi. Natomiast to jest ogromna ilość materiałów pracy, wydatków ludzkich i możemy to przyrównać, drodzy Państwo, do naszej takiej półsztywnej tej eskapady, gdzie wykorzystując nasz transport strunowy, możemy przewieźć nawet większą liczbę pasażerów, jak tutaj przejedzie, bo to nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. I pojazd eskapada, struna taka elastyczna, lekka, też do tych lżejszych pojazdów. Oczywiście te nasze struny są wszystkie, drodzy Państwo, kompatybilne. Możemy tutaj płynnie przejeżdżać tymi naszymi pojazdami. I proszę zobaczyć, zamknięty korpus. Widzicie, nakładka stalowa, beton i ta nasza tu nakładka. Czyli nie ma znaczenia, w której konfiguracji zamysł i projekt jest ten sam. No i teraz nasza zdolność przewodowa. To jest, proszę Państwa, jest taki system Automated People Mover, APM, Standard Committed. To jest taka nazwa i taka, by to wytłumaczyć najprościej. Zasada, o może tak, że odległość między pojazdami musi być albo czasowa, albo, drodzy Państwo, albo ilościowa. O co to chodzi? Że w naszym przypadku tych naszych pojazdów strunowych, to ta odległość musi wynosić minimum 50 metrów albo 2 sekundy. I to jest wyliczone dla tych naszych pojazdów tutaj strunowych przy natężeniu ruchu nawet do 30 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Na przykładzie 25-miejscowego unibusu. Teraz mamy budowę układu napędowego, kilka słów. Ja powiem tylko 2-3 zdania na ten temat. Proszę Państwa, więc system przeciwwykolejenia to jest bardzo ważny element, bo jak będą się Państwo o to pytać, to, żebyście wiedzieli, że my mamy specjalny system opracowany przez naszą grupę inżynierów, która oczywiście jest opatentowana i certyfikowana. Nawet w ubiegłym roku, taki to był też czas, jak to robiliśmy tam w Szardży, gdzie był pokazany, nawet dostaliśmy taki certyfikat na wypadek awarii i ewakuacji z tych pojazdów. To wszystko możecie znaleźć w tych naszych właśnie biurach osobistych, w zakładzie dla partnera. I tam macie Państwo wszelkie informacje. Więc ten system jest bardzo ważny, jest opatentowany, jedyny w swoim rodzaju, bo to jest nasz system. Dalej. Mamy również, drodzy Państwo, nasz silnik jest jednocześnie i też kołem hamującym, żebyście Państwo wiedzieli. Ale dwa zdania na temat akumulatorów. Nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej, na którą też pracują nasi inżynierowie i chcemy ją wykorzystać przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii, czyli tam wiatru, wody, spalania śmieci, energii słonecznej i tym podobne. Ale każdy z naszych pojazdów posiada również akumulator, gdzie ta energia jest gromadzona po to, żeby te pojazdy napędzać, żeby w razie awarii, żeby one mogły same się poruszać, bo one tak w czasie jazdy i tak są ładowane dodatkowo, ale proszę Państwa, w pojazdach elektrycznych typu samochodowego, no weźmy tam dla przykładu Teslę, to są takie najbardziej tam w tej chwili znane pojazdy, żywotność akumulatora jest na poziomie 1000 cykli rozładowań i naładowań. A naszym inżynierom, panu Inickiemu, w ubiegłym roku, właśnie w miesiącu marcu, przełom marca, kwietnia, udało się uzyskać takie parametry, że tych cykli uzyskali nawet 5000, więc 500-krotnie zwiększyli wartość tych naszych baterii.
I tu dobra informacja dla Państwa. Pan Niński powiedział, że nie przekaże tej technologii do producentów pojazdów samochodowych. Więc widzicie Państwo, jesteśmy tutaj pięknie chronieni i nasze interesy też są chronione. I teraz przechodzimy do inteligentnego systemu sterowania, w skład który wchodzą sieci neuronowe, inteligencja cyfrowa, zbiór big data, danych taka zwana big data i blockchain. To są bardzo skomplikowane systemy, drodzy Państwo. Mamy inteligentny system sterowania do zarządzania ruchem, mamy pokładowy inteligentny system sterowania zautomatyzowany, przeznaczony do sterowania wyposażeniem pojazdu, no i system bezpieczeństwa i komunikacji, to jest wewnętrzna sieć transportowa. Ja powiem Państwu, że z tego wszystkiego najwięcej rozumiem, co to jest big data, to jest zbiór tych danych i ten system blockchainowy, no bo jakby nie patrzeć, w dzisiejszych czasach trzeba już się gdzieś tam liznąć o ten rynek kryptowalut i te rzeczy są niezbędne, żeby chociaż poznać tę technologię. Ja wierzę i ufam, że to wszystko jest w najwyższych standardach światowych i tą technologią prześcigamy naszą konkurencję na wiele lat. Mamy również, proszę Państwa, bezpieczeństwo systemu transportowego związane o tak zwany technogenny charakter działania. Chodzi tutaj, jaka nasza technologia ma wpływ na środowisko naturalne, na nasze zdrowie. I my, proszę Państwa, mamy bardzo mały, taki negatywny wpływ na te sfery, więc nie wyrządzamy jakiegoś tam zakłócenia ruchu wód powierzchniowych i gruntowych, nie utrudniamy w migracji ptaków i zwierząt i siedlisk naturalnych, nie potrzebujemy wiele hektarów ziemi, która jest wycofana z użytku gospodarczego albo tam nawet takiego rekreacyjnego. Do tego dochodzi jeszcze hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne, które zanieczyszczają powietrze i hydrosferę, zwiększając zachorowalność ludności. My, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj liderem, jeżeli chodzi o te sprawy i zaraz to Państwu udowodnię na kolejnym slajdzie. UST okazał się najbezpieczniejszym systemem transportu, jaki jest w tej chwili dostępny na rynku. Poprzez sposoby zapobiegania wypadkom systemu transportowego. One są opisane szczegółowo w instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej projektowej. Konstrukcja nawierzchni szynowo-strunowej opiera się na podstawowych zasadach niezawodności konstrukcji z normą ISO 23-94 oraz ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. Mamy przede wszystkim wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy. Umieszczenie naszej technologii transportu i infrastruktury UST nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi, dzikimi. Minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi 4,5 metra. System zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. Także to, co Państwu mówiłem przed chwilą, wszystko się potwierdza. I według Akademii Nauk Rosyjskiej innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Mam tu na myśli transport kolejowy, jednoszynowy, transport drogowy, magnetyczny. Ja jeszcze do tego dodam, drodzy Państwo, transport morski, lotniczy, bo to jest bardzo ważny element tego wszystkiego. Kilka danych takich statystycznych, żebyście też Państwo mieli tutaj wiedzę na ten temat. Koszty eksploatacji i jednocześnie stopa zwrotu. To jest bardzo ważny element, bo to się jest element ważny dla naszych przyszłych inwestorów. Otóż wybudowanie 1 kilometra bieżącego naszych dróg strunowych, w zależności od konfiguracji, czyli od tej najlżejszej do eskapady, kształtuje się od 4 do 14-16 milionów za kilometr bieżący.
Skrajnie metro kosztuje nawet do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast ważna jest jeszcze stopa zwrotu. Przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo, to nasza inwestycja może się spłacić zaledwie 7-8 lat. To jest bardzo krótki okres. Chcę Wam nadmienić, że nasze trasy są przewidywane na minimum stuletnią eksploatację. Natomiast metro może się spłacać i 40 lat, a w wyniku wszystkiego może się w ogóle nie spłacić. Będzie po prostu, że jest. Dalej, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tu jesteśmy liderem. My używamy mało zasobów ziemi. Nasze pojazdy się poruszają na drugim poziomie, więc nie mamy tych styczności, to co wcześniej Państwu mówiłem, tych zagrożeń technogennych. Natomiast nasze pojazdy są zasilane energią elektryczną, przede wszystkim ze źródeł odnawialnych. No i wskaźnik wypadkowości. Możemy tutaj jedynie się równać, jak to kiedyś pan Iński podkreślił na jednym z naszych spotkań na ekofestiwalu, do metra, bo my mamy poziom drugi, metro ma minus jeden, jak to można powiedzieć, i tam rzeczywiście te zagrożenia są znikome. Kilka słów o naszych ośrodkach. To jest nasz ośrodek testowy w Marina Horce. Widzicie tu Państwo zdjęcie z 2019 roku. Czekamy za nowymi. Za wiele się tam nie zmieniło. Są dołożone po prostu dwie trasy dalej, więcej. To jest teren po byłym poligonie takich pojazdów opancerzonych. Pół roku trwała rekultywacja. Dostaliśmy ten teren w darze od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Jest to na dzień dzisiejszy również atrakcja turystyczna Białorusi. Widzicie Państwo tutaj kilka zdjęć i tutaj między innymi jest ta filozofia naszej technologii. Proszę zobaczyć, na dole drzewa roślinne, krzewy, tereny zielone, a na drugim poziomie porusza się transport, czy to osobowy, czy to pasażerski, czy towarowy. Natomiast tutaj też jest ciekawostka taka, że widzicie Państwo, tu jest ten budynek, to jest nasze stacje dokujące albo przystanki. Marina Horce jest to tak skonstruowane, że na tym dolnym poziomie tutaj jest Muzeum Techniki, czyli cała praca, jaka tam jest wykonana pana Inickiego, deski kreślarskie po dzień dzisiejszy. Natomiast następny poziom to są takie tarasy widokowe. Ale ten budynek to jest tylko przykład, bo tu jest pokazane, że w przyszłości, jak będziemy budować te komercyjne trasy, to można te budynki wykorzystać do takiej działalności usługowej, komercyjnej. Jednocześnie nasze budynki są też, drodzy Państwo, miejscem, gdzie jest te nasze trasy będą sprężane. Więc tyle w temacie na temat Marina Horki, a to nasza przyszłość i tu, gdzie obecnie bardzo dużo jest złożonej energii, prac naszych Centrum Innowacyjnych w Szardy. To jest taki ośrodek, gdzie pod auspicjami Uniwersytetów Amerykańskich powstaje taki ośrodek, gdzie będą testowane, wykonywane i pokazywane najnowsze technologie z dziedziny transportu, budownictwa, rolnictwa, medycyny. I tam, drodzy Państwo, jesteśmy obecni od roku 2019. Mamy wybudowane już trzy trasy, teraz czwarta idzie, pomyślnie przeszła swoje testy, bo o tym będę mówił za chwilę. I już są plany włączenia tych naszych tras do takiego użytku komercyjnego. Troszeczkę muszę przyspieszyć, bo widzę, że już jest za 10:08. Tak reasumując, ten nasz transport strunowy, innowacyjny, jedyny w takim, nie ma innego, proszę Państwa. Tu nie możemy porównywać do żadnych kolejek linowych, nic z tych rzeczy. Kolejki linowe od naszego się różnią przede wszystkim tym, że nasze pojazdy są niezależne i same, natomiast każdy transport, który jest typowo taki kolejek podwieszanych, to jest, ma zasilanie zewnętrzne. Nadziemne od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu. Wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km na godzinę, pojazdy pasażerskie nawet do 500-600 km, bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji. Łatwo integralny z obecną infrastrukturą, jak również nowo wybudowaną. I przyjazny środowisku ze względu na niskie zużycia materiałów, sposób zasilania, drodzy Państwo, i wykorzystania naszych zasobów ziemi.
Tyle. I jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, drodzy Państwo, w czasie, bo nasz cały projekt to jest 15 etapów. Etap 15 to wychodzimy na rynki zewnętrzne i wtedy nasza technologia jest sprzedawana, a jesteśmy w 14 etapie, trzecim podetapie i tu, proszę Państwa, już bije dla naszych sympatyków i inwestorów. Tak zwany dzwon Zygmunta, mówię to w przenośni, dlatego że zaraz wchodzimy w etap 15. Etap 15 to jest etap finalny i do niego zostało nam zaledwie kilka dni. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że proszę Państwa, do naszej firmy, jak mówiłem Wam na początku, możemy się zapisać oczywiście za darmo, być jej sympatykiem, miłośnikiem, ale jeżeli chcemy w niej uczestniczyć tak w 100%, no to należałoby wspomóc tą naszą technologię możliwością uczestnictwa takiego czynnego. Szukam tych słów, proszę Państwa, w głowie, bo po dzisiejszym liście, który przeczytałem od zarządu firmy, o którym za chwilę będę Państwu mówił, to muszę uważać, co mówię, więc dlatego jeszcze mi się to, drodzy Państwo, do tej mojej retoryki nie wbiło. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, drodzy Państwo. My przechodzimy na etap 15 za niespełna 7 dni. I wtedy będzie się to wiązało z czym? Z tym, że wartość udziałów, które możemy nabyć, będzie się zmniejszała, jak również będzie się zmniejszało dyskonto. 13 kwietnia 2023 roku wchodzimy w 15 etap finalny. Będzie to pewno 15.1, może 15.2, 15.3. Tego jeszcze nie wiem, jak będzie do końca. Okaże to się za niespełna tydzień czasu. O, na etap 15.1 zostało nam 7 dni i nawet mniej tych godzin, drodzy Państwo, bo ja to robiłem około godziny, dzisiaj ten slajd około godziny 15. No to widzicie, że to już jest jeszcze mniej. Natomiast 13 na pewno przejdziemy na etap 15. Z czym to się wiąże? Aby zostać w takim pełnoprawnym już uczestnikiem naszego biznesu i tej technologii wspomagającej, to nie będziemy używać słowa inwestor. Widzicie Państwo, że się trochę tutaj hamuję. Natomiast będziemy, żeby uzyskać właściwości współwłaściciela kompleksów transportowo-infrastrukturalnych nowej generacji. Albo żeby zostać współwłaścicielem innowacyjnego transportu, należałoby dokonać pewnych poczynień finansowych. No i tutaj macie pokazane, że mamy tutaj takie pakiety z udziałami i te udziały dodatkowo jeszcze mają tak zwane dyskonto. Widzicie w takim inotransie na przykład 27, tu jest 41. To jest ten pakiet, akurat charakteryzuje się tym, że w zależności od zainwestowania w danym etapie, pod etapie kwoty 1000 dolarów, tutaj uzyskujemy w pierwszym tej inwestycji 1000 dolarów, mamy 27 tysięcy udziałów, a już w kolejnej, trzeciej na przykład 41. Ten pakiet razem daje nam około 100 tysięcy udziałów. Czemu to jest taka ważne, to dyskonto? Ponieważ każde przejście na kolejny etap zmniejsza dyskonto i zmniejsza ilość udziałów za podobną kwotę. I ja znam naszych tutaj współwłaścicieli naszego transportu innowacyjnego, którzy, drodzy Państwo, mieli dyskonto na poziomie 600. Ja dołączyłem, jak było na poziomie 190. To był koniec roku 2016. Początek 2017. Natomiast w tej chwili widzicie, że to jest 27, to i tak jest nadal bardzo dobra oferta, bo tutaj każdy jeden udział po wejściu na rynki zewnętrzne ma wynosić 1 dolar minimum i to mamy zapisane w memorandum. I tych pakietów mamy różne rodzaje, zarówno na raty, jak i za gotówkę. Gotówkę mam tu na myśli taką, że robimy przelew i płacimy jednorazowo. Ponieważ decyzją zarządu firmy
W tej chwili będą prowadzone tylko dwa webinary w miesiącu. Ja miałem wcześniej dwa i Mariusz Duczpański, któremu bardzo dziękuję za współpracę, też miał dwa. Mariusz zajmował się, drodzy Państwo, duplikacją, pokazywał, jak te biuro prowadzić. To ja będę chciał też z Państwem zrobić duplikację, ale będę to robił raz na, powiedzmy, trzy spotkania. Więc pierwsze będę dwa robił jeszcze na temat technologii, natomiast tą duplikację postaram się pierwszą zrobić w miesiącu maju. I znowu albo w czerwcu, albo w lipcu zrobię następną. Dlatego, że ja uważam, że ta technologia jest o tyle ważna, drodzy Państwo, że tu macie pogląd na to, co my oferujemy na rynku. Duplikacja jest ważna, duplikacja jest przede wszystkim dla naszych partnerów współpracujących z nami, o których też powiem tu za chwilę dwa słowa. Natomiast ja się będę skupiał na technologii, a to będę po prostu Państwa tak informował. Jeżeli będziecie mieć więcej pytań, to tak jak mówiłem na wstępie, telefon jest, wiadomości są, ja każdemu pomagam, niezależnie czy jest z mojej struktury, czy jest struktury tam obcej, to nie ma znaczenia. Jest tutaj wielu partnerów, nawet na dzisiejszym spotkaniu, którzy wiedzą, że jak zadzwonią, to ja zawsze tam udzielę informacji, pomogę, bo to jest nasz wspólny interes, drodzy Państwo. Najwyższe pakiety, jakie w tej chwili mamy, to jest pakiet premium 150 tysięcy. On jest za 150 tysięcy dolarów za gotówkę. I tu jest w tej chwili najwyższe dyskonto, bo aż 50. I tych udziałów też jest dużo, bo 7,5 miliona. Są i niższe pakiety, nawet o 25 tysięcy. To są wszystko pakiety gotówkowe. Ale mamy też pakiety, drodzy Państwo, takie na raty też duże, od 5 tysięcy do 25 tysięcy, do 50 tysięcy, to są w równych ratach po 5 miesięcy dzielonych, no i takie najbardziej popularne od 250 do 2000. No i pakiety, drodzy Państwo, jak ja mówiłem, takie dla partnerów, którzy są z nami, a nie mają tych środków, albo są tacy, którzy już zainwestowali w naszą technologię, są współwłaścicielem naszego transportu, ale chcą sobie zwiększyć swój portfel udziałów. To jest praca marketingowa i to inaczej nie można nazwać, ponieważ no, my idziemy z tą informacją do naszych znajomych, rodzin, obcych ludzi, drodzy Państwo, i tą informację krzyżymy, no to nas firma za to wynagradza. Jeżeli z Waszego linku polecającego ktoś dokona inwestycji, tak, w pakiet, to Wy dostajecie 15% z jego zakupu i wtedy, drodzy Państwo, wchodzi to na tak zwane konto bonusowe i widzicie, ono ma tam nieco wyższe, tam nawet nieco wyższe to dyskonto i możecie sobie wtedy później poczynić własną inwestycję na zakup swojego pakietu. Dalej, mamy również takie konto inwestycyjne albo akcyjne inaczej. To jest dla to, jakbyście Państwo mieli opłatę pakietów i coś by się wydarzyło w życiu, że nie będziecie mogli płacić, to pakiet jest ratalny, likwidowany i wchodzi na takie konto. Wtedy możecie sobie z takiego konta bezpośrednio kupić za swoje środki te udziały bez tam potrzeby już wtedy inwestowania ratalnego. Natomiast jest to bardzo ważna informacja, żebyście Państwo mieli jakikolwiek tutaj ilość tych udziałów, ponieważ my po zakończonym tym etapie 15, jak wejdziemy na rynki zewnętrzne, to tylko będzie możliwość inwestowania w technologię strunową dla dużych podmiotów gospodarczych. Mam tu na myśli banki, fundusze inwestycyjne, tego typu podobne instytucje, które będą miały możliwość zakupienia takiego kontraktu na wykonanie takiej trasy. Ale my jako ci udziałowcy, pierwsi, ci co wspomogli naszą firmę, właśnie w tych 20%, co Państwu mówiłem wcześniej, będziemy mieć również taką możliwość, a wtedy będzie bardzo szybka